Słuchając Alic, pomyślałam sobie, że szkoda, że 10 lat temu, jak tu jeszcze studiowałam, ktoś mi nie zrobił takiej prezentacji. Ale zanim skończyłam SGH, dokładnie 10 lat temu, pojechałam na wakacje. Pojechałam, a czy możemy zabrać ekran? Pojechałam na wakacje do Słowenii z grupą świeżo poznanych znajomych, zawodowi żołnierze. I oni uwielbiali chodzić po górach. No i tak się złożyło, że dotarliśmy do jednej góry, którą oni wybrali. I ja w tym momencie nie pamiętam nazwy tej góry. Pamiętam tylko, że miała ona wysokość 2900 metrów nad poziomem morza. Podjeżdżamy do podnóża tej góry i coś mnie tak tknęło, żeby może się przyznać, że ja po górach za bardzo nigdy nie chodziłam. No, raz byłam w Górach Świętokrzyskich, raz nad Morskim Okiem, no i raz w Tatrach. No i mówię do nich, słuchajcie, no nie mam za dużego doświadczenia. Nie wiem, czy dam radę. Oni mówią, nie martw się Kamila, idź za nami, w razie czego mamy Red Bulla, mamy czekoladę, mamy wodę, mamy kanapkę. A jakby było coś nie tak, no to ktoś z tobą zejdzie na ten dół. No i idę. Ale tego dnia bardzo dobrze się czułam, pełna energii, wigoru. I w pewnym momencie byłam pierwsza, a była to dosyć trudna góra. Były tam dużo takich haków metalowych, po których trzeba było się wspinać. Nie na linach, tylko tak po takich hakach. Ale ja szłam do przodu i byłam pierwsza ze wszystkich. Podchodziłam trochę, zatrzymywałam się i czekałam na resztę grupy. Ale w pewnym momencie pomyślałam sobie, co ja będę na nich czekać, idę. No i poszłam sama. I było pięknie. Pierwszy raz zrozumiałam, co znaczy poczuć zapach alpejskiej łąki. To bo tylko znałam wcześniej z reklam, odświeżacze do powietrza. Minęłam linię lasu, linię łąki i dotarłam do gołoboży. I tam wypatrywałam tylko takich czerwonych punkcików, dokąd mam dalej iść, żeby trzymać się szlaku. I doszłam do tego momentu, gdzie już jest ostatnie podejście. Pod samą górę, pod sam szczyt. Żadnych roślin, same skały, znowu haki. Wspięłam się, weszłam i pomyślałam sobie, jestem. I jestem pierwsza. Ale zaraz nadeszły takie chmury, bardzo gęste. Ja nie chodziłam po górach, ale słyszałam, że takie chmury to są, mogą być niebezpieczne. Mogą oznaczać, że to będzie burza albo deszcz. I obleciał mnie strach. Ale zanim jeszcze, to sobie zrobiłam szybko selfie. Jeszcze nie było wtedy iPhone'ów i nie było jeszcze selfie, ale można było sobie aparatem zrobić zdjęcie. Zresztą nadal można na moim Facebooku znaleźć to zdjęcie z tej góry. Za chwilę naleciały jakieś takie czarne, duże ptaszyska i naprawdę się wystraszyłam, czy w ogóle ktoś za mną idzie. A ja nie byłam za dobrze przygotowana, bo byłam w bawełnianym podkoszulku i w krótkich jeansowych spodenkach. Bez wody, bez plecaka, bo zostawiłam chłopakowi, żeby niósł. No i jestem na tej górze i się po prostu boję. No ale po 30 minutach dotarła do mnie grupa, podszedł do mnie mój chłopak, otulił mnie kurtką, dał mi kanapkę, dał mi wodę i mnie ochrzanił. Mówi, co ty robisz? Przecież mogło coś ci się stać. Połowa naszej grupy zawróciła. Nie wiem, czy zdążymy zejść przed zachodem słońca. A ja sobie myślę, nie powiem mu, że ja też się boję. Powiedziałam, nie, jestem pierwsza, najlepsza. Weszłam, a reszta zawróciła. Ja umiem wchodzić pod górę i zdobywać szczyty. Tam, na tych szczytach jest ciekawie. Człowiek się czuje dumny i dostaje czasami różne nagrody i wyróżnienia. I zaraz po tym zaczęłam wdrapywać się na inny szczyt, na taki szczyt zawodowy. I bym poprosiła Kasię, żeby przyniosła mi moje nagrody, które otrzymałam, bo muszę je odczytać przecież. Wszystkich bym nie spamiętała, więc pozwolą Państwo, że przeczytam. Zarówno w roku 2013, jak i w roku 2014 zostałam finalistką konkursu Bizneswoman Roku organizowanego przez Sukces Pisany Szminką. W 2014 roku znalazłam się także na liście 25 młodych liderów przyszłości magazynu Teraz Polska.
2015 pojawiłam się na liście New Europe 100. Była to lista liderów innowacji w Europie Środkowo-Wschodniej. Lista przygotowana przez Google, Financial Times i magazyn Respublika. W tym też roku, 2015, zostałam laureatką konkursu Kobieta Sukcesu Mazowsze, a w 2016 roku znalazłam się na liście najbardziej kreatywnych Polaków magazynu Brief. A także w tym samym roku, 2016, znalazłam się jako finalistka w plebiscycie Solidarna Kobieta magazynu Sens. W 2017 zostałam zaproszona przez Departament Stanu do prestiżowego programu International Visitors Leadership Program. Ten program ukończyły m.in. takie osoby jak Margaret Thatcher, Tony Blair czy Nicolas Sarkozy. To był ten drugi szczyt, na który sobie weszłam, ale zobaczmy, co było u podnóża tej góry. Tak mniej więcej, jak kończyłam SGH, poznałam człowieka, którym się zafascynowałam. Bardzo inteligentny, bardzo uroczy, taki wizjoner. Zafascynowałam się i się zakochałam w tym chłopaku. On mnie wciągnął w świat nowych technologii. Świat, który szybko się rozwija. Świat, w którym ludzie, których tam spotkałam, mówili, że oni zmienią świat. Że oni zmienią biznes, każdy biznes. Że oni zmienią branżę hotelarską, że oni zmienią branżę bankową, że oni zmienią branżę taksówkarską czy reklamę. A to były czasy przed Uberem, Airbnb i przed blockchainem. Ja sobie pomyślałam, ja też chcę zmieniać świat. Ci ludzie są tacy mądrzy, inteligentni, mają to pasję i kreatywność. Ja chcę być jedną z nich. I zaraz później dołączyłam do nowo powstałego funduszu Venture Capital, który inwestował w startupy technologiczne. Jednym z moich pierwszych takich zadań było zorganizowanie startup weekendu, takiego maratonu tworzenia startupów technologicznych. Czy ktoś z was słyszał o startup weekendzie? Kilka osób. No i sobie pomyślałam, że na tym wydarzeniu technologicznym będzie bardzo dużo kobiet. No bo jestem kobietą, dobrze mi w tym świecie, dlaczego nie zaprosić innych kobiet? Powiedziałam mojemu szefowi, słuchaj, 50% uczestników to będą kobiety. I on się rozmyślił i powiedział, okej, Kamila, jak będzie 20%, to będzie duży sukces. Bilety dla kobiet były tańsze, czasami za darmo. Ale okazało się, że tylko 10 osób to kobiety, a było zaproszonych 120 osób. Najgorzej było jednak w piątek, kiedy zaczęliśmy nasze wydarzenie. Okazało się, że 50% z tych 10 osób to są plus jedynki. Dziewczyny, które przyszły ze swoimi chłopakami, braćmi, kochankami zobaczyć, co oni robią przez ten weekend. Porażka. No ale ja się nie poddaję. Idę dalej. Postanowiłam z koleżanką założyć organizację, która będzie właśnie przyciągała kobiety do nowych technologii. Będzie motywowała je, inspirowała do tego, żeby działać, uczyć się, rozwijać się, zakładać startupy technologiczne, programować i tak dalej. Zrobiłyśmy jedno spotkanie w Warszawie, na które przyszło 14 osób, ale za chwilę zaczęło to się szybko rozwijać. I w ciągu 6 lat działania tej organizacji zrobiłyśmy projekty w 33 miastach, w 15 krajach na świecie. Zrobiłyśmy projekty w Seulu, w Tokio, w Tel Awiwie, w Montrealu, w Stanach Zjednoczonych i dużo projektów w Europie. Podczas tworzenia tego projektu miałam bardzo dużo, wielu momentów zawahania. Czy to jest to? Natomiast zawsze mój chłopak mówił, super, super ci idzie. I klepał mnie po ramieniu, mówi, rób tak dalej. To jest to. Masz wpływ na świat, zmieniasz świat. To jest świetne. Więc szłam do przodu. Aż do pewnego momentu, kiedy poczułam lekko jakąś sprzeczność sama w sobie. Że ja przyciągam te kobiety do nowych technologii, ale czy te technologie są takie dobre dla mnie osobiście? Zaczęły pojawiać się wątpliwości. W tym samym czasie zaczął mój związek
się rozpadać. Wiecie, jak związki się rozpadają, to ludzie sobie różne rzeczy mówią. Czasami się kłócą. I podczas takiej jednej z wymiany ostrzejszych zdań mój partner powiedział mi: wiesz co, ja ciebie za nic nie podziwiam. I rzecz, która mi się pojawiła w głowie, to była: to po co ja to robię? To po co ja to robię? Po co mi te wszystkie nagrody, jak ty mnie za nic nie podziwiasz? Oczywiście zaraz przeprosił, powiedział, że to w złości nie takie ludzie rzeczy sobie mówią. Ale to było pęknięcie we mnie, że pojawiło się we mnie pytanie, po co ja to robię? I wtedy wydaje mi się, że zaczęłam prowadzić podwójne życie. Takie podwójne życie, wyprowadziłam się, zamieszkałam sama i rano wstawałam, jak taka dzielna rycerka, szłam do biura rozmawiać z zespołem, dołączać kolejne miasto do naszej sieci globalnej dla kobiet, iść do mediów, opowiadać, co my robimy, dlaczego to jest ważne, spotykać się z młodymi dziewczynami i mówić, dlaczego warto przyjść do nowych technologii, a później ten powrót do domu, gdzie jestem sama, a nie jestem sama, bo na kanapie siedzą moje lęki i obawy. I pytanie, po co ja to robię? Czy to jest moje? I pierwsza rzecz, którą zrobiłam, żeby sobie pomóc, oczywiście, pobiegłam do tych specjalnych ludzi, którzy zawsze wiedzą, do mentorów, do tych ludzi, którzy są, odnieśli dużo sukcesów, którzy są bogaci, mądrzy, mają wysokie IQ, zrobili nie jeden projekt, z pytaniem, co się robi w takiej sytuacji? No i usłyszałam, no co ty, nie zostawiaj tego, całe życie to budowałaś. Musisz zmienić tylko strukturę swojej firmy i wszystko będzie dobrze. Musisz znaleźć innych partnerów. Musisz zmienić to i tamto. Ale miałam cały czas poczucie, że w tym wszystkim nikt mnie nie słyszy. Ba, ja sama nie daję siebie sobie samej usłyszeć, co mi w duszy gra. Więc postanowiłam zrobić więcej przestrzeni wokół siebie. Najpierw kupiłam budzik czechosłowacki na takim portalu online'owym Patyna. Wiecie, po co kupiłam ten budzik? No, żeby jak ta małpa, jak nie, idę nastawić sobie budzik rano, to żeby już nie być na tym Facebooku i patrzeć, kto lubi, kto lajkuje, kto hejtuje, kto ode mnie czego chce, kto mnie podziwia, kto pisze, że jestem ostatnią oszustką na tej ziemi. Tylko nastawić sobie budzik. Włączyłam też wszystkie notyfikacje. Druga rzecz, jaką zrobiłam, to wziąłam kartkę papieru i naprawdę zapytałam siebie, kto z moich przyjaciół i znajomych jest bliski mojemu sercu, z kim chcę być w kontakcie, kogo chcę followować na Facebooku. I wypisałam te osoby na kartce papieru. Wiecie, ile było ich? Nie było ich 2583. Były to 23 nazwiska i te osoby zaczęłam followować. I nagle wokół mnie zrobiła się jakaś taka przestrzeń, jakaś takie miejsce, gdzie mogłam usłyszeć siebie. I wiecie, co się stało? Zaczęłam mieć ataki paniki. No bo jak już zrobiłam miejsce, no to w końcu odezwało się we mnie to, co mi w duszy grało. Nie wiem, czy miewacie ataki paniki, takie budzenie się między 3 a 4 w nocy i mówienie sobie tak: oh my God, co ja teraz zrobię? Gdzie ja jestem? Ja nie chcę tu być. Za co ja zapłacę ZUS? No ja sobie pomyślałam, no dobra. Jednak odstawienie mediów społecznościowych i czechosłowacki budzik to nie tak bardzo mi pomagają. Muszę sięgnąć po coś jeszcze. I poszłam, zapisałam się do pani psycholog. Myślę, idę do psychologa. No trudno. Chodzę, siadam, nie ma już tam kozetek, są w fotele z Ikei. Siadam na tym fotelu z Ikei i pamiętam, jak dzisiaj byłam otulona takim zielonym swetrem i pani psycholog mówi do mnie tak: pani Kamilo, co się dzieje? I ja w płacz. I myślę sobie, nie, no melodramat. Przyszłam, nie wiem, co się dzieje i po prostu płaczę. I mówię do siebie, nie, no uspokój się.
uspokój się, no przyszłaś jakby no, porozmawiać, co dalej. No i siedziałam tam z 10-15 minut i po prostu ryczałam. Jak się wypłakałam, to pani psycholog mnie zapytała, pani Kamilo, co się dzieje? A ja mówię do niej, ja nie wiem, co się dzieje. Ja nie wiem, co się ze mną dzieje. Jestem tu i jest dobrze. Wszyscy mi mówią, że jest dobrze. A ja nie mogę spać. I po iluś tam spotkaniach z panią psycholog, ona mi... Oczywiście zapytałam ją, co mam robić. Nie chciałam jej odpowiedzieć, co mam robić. Powiedziała mi tylko lakonicznie, że powinnam zadbać o siebie. No co, mam iść do dobrej restauracji, pojechać do spa? No przecież zawsze to robiłam. Po iluś sesjach okazało się, że pani psycholog miała na myśli, żeby zobaczyć, co ja myślę, co ja czuję, jakie mam emocje i co ja do siebie mówię. I uznać to jako równie ważne do tych wszystkich mentorów i do wszystkich mądrych ludzi, książek, poradników, YouTube'ów, żeby uznać to, że to jest ważne, a może najważniejsze w życiu każdego z nas. W tamtym czasie oczywiście trzymałam cały czas rękę na nowych technologiach. Co się dzieje? Co się dzieje? Co jest ważne? Co jest modne? I wtedy była modna aplikacja Headspace, aplikacja do medytacji. Nie umiałam medytować. Podobno pomaga ludziom. Nie poszłam na żadne zajęcia, bo bałam się, no nie umiem medytować, to może sobie w domu się nauczę. Włączyłam sobie aplikację, prosty program i oczywiście po paru minutach znowu ryczę. Siedziałam na takiej czarnej macie i ta czarna mata przez kolejne tygodnie przyjmowała moje łzy, była cała mokra. Za chwilę odważyłam się, żeby wyjść do ludzi i poszłam na zajęcia mindfulness. Na tych zajęciach nauczyłam się jednej pięknej rzeczy. Jak z ciekawością odkrywać siebie bez oceniania. Jak nauczyć się obserwować swój oddech, siebie samą, swoje ciało, co myślę, jak myślę, co czuję, jak patrzę na świat. I wtedy poczułam, że to jest najlepsze narzędzie dla mnie, żeby być ze sobą, w kontakcie. I że to jest trudne. I że tak jak Ali powiedziała, to się zmienia w ciągu życia. Dzisiaj patrzę na to tak i to jest dobre, a drugiego dnia już nie. No ale ja oczywiście nadal byłam na tej górze. Nagrody. Rycerka idzie do pracy. Mówi jak ludziom jak żyć, co robić, jak zmieniać świat. I zaczęłam pracować nad tym, żeby dojrzeć do tego, żeby powiedzieć nie, ja muszę zejść. A z tego, na tym szczycie jest tak, że na dole jest przepaść. Ja nie wiem, czy ja umiem zejść na dół. Ja nie wiem, czy ja umiem zejść na dół. Ja nie wiem, czy ja tam sobie poradzę. Ale dojrzałam do tego, żeby oddać swoją organizację w ręce mojego zespołu, który prowadzi nadal, a ja powoli schodzę na dół. I teraz szukam swojej innej góry, mojej góry, albo innej ściany, do której chcę przystawić swoją drabinkę. Ale szukam tej mojej, nie tej, którą wskazały mi trendy, książki, mentorzy. I odnalazłam takie miejsce. Gdzieś w przerobieniu Giger-Skarocz robiłam warsztaty z przemawiania publicznego, z opowiadania historii, wystąpień medialnych. I jak robiłam te warsztaty, to wszyscy byli bardzo zadowoleni, więc ja postanowiłam zrobić takie oddzielne warsztaty już dla nie karotek, nie dla mojego zespołu, ale dla kogoś z zewnątrz. I tam się taka magia dla mnie zadziała, bo te warsztaty na początku trwały 3 godziny, później cały dzień. I dla mnie te 3 godziny to było 5 minut. Ten cały dzień to była chwila. I ja poczułam, że robiąc te warsztaty i robiąc to, co ja wewnętrznie czuję, że chcę robić, jakby w jakiś sposób staję się tym. To nie jest to, że ja to robię. To nie jest to, że ja muszę pytać mentorów, czy ja to dobrze zrobiłam.
że ja muszę poczekać, aż ktoś mnie poklepie po plecach i powie, dobrze zrobione, rób tak dalej. Że poczułam, że to jest to moje miejsce i to jest ta moja góra nowa, na którą będę wchodzić. Tylko tym razem będę wchodzić z tym najfajniejszym narzędziem, które pozwala mi odpowiedzieć na pytanie, kim ja jestem, na jakiej drodze jestem i czy chcę być na tej drodze. I oczywiście nie jest to wielkie odkrycie, Einsteinem nie jestem, Nobla za to pewnie nie dostanę. Natomiast odkrycie tego dla mnie samej jest największym moim w życiu odkryciem. I najładniej moim zdaniem to odkrycie ujął Rumi, który powiedział: wczoraj byłem sprytnym człowiekiem i chciałem zmieniać świat. Dzisiaj jestem mądrym człowiekiem i zmieniam siebie. Dziękuję.